Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco, a ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zaraz zacznie się rywalizacja w ramach Division Rivals. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji. Okazja do strzału. Dobra teraz próba technicznego strzału. Ta piłka miała swobodnie wpaść do bramki, ale nic z tego. Zachowanie odpowiedniej czujności przynosi efekty. Ależ teraz podanie w uliczkę. Zagrożenie nie minęło. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ładnie za plecy obrońców. Ależ teraz zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Piłka przejęta, zrobiło się niebezpiecznie. Uwaga, musi to wykorzystać. I gol! A przecież to nie miało prawa wpaść. Takich błędów w bramce nie można popełniać. Na razie 2-0. Za chwilę wznowią z autu. Kante. Payet. No i znowu są przy piłce. Dzisiaj po raz 50 wyjdzie na boisko w barwach tej ekipy. Ciekaw jestem, Jacku, czy koledzy z drużyny zrobią dziś wszystko, by zapamiętał to spotkanie jak najlepiej. Na pewno zwycięstwo byłoby tu mile widziane. Oczywiście wygrana pozwoliłaby ładnie uczcić ten mały jubileusz. Dobrze się wpasował w ten zespół i można powoli mówić, że jest jednym z kluczowych jego ogniw. Sądzę, że dziś zrobi wszystko, by to spotkanie zakończyło się po ich myśl. Okazja, może być groźnie. Nie do wiary, tu mogło być naprawdę groźnie. Atakujący zostaje powstrzymany w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Thilo Kehrer. Payet. Uwaga! Może strzelać! I mamy bramkę! Prowadzą teraz trzema...